witajcie w kolejnym odcinku. Jak wiecie, tamten poprzedni odcinek zakończył się trochę cicho, ale gdyż tak trzeba było. A teraz idziemy z baronem po dziecko. Imiona mają Porońca. I jeszcze raz tylko to przewiniemy. Przynajmniej dół jest Wywiniemy. Nie, zamień Porońca. Nie pod... Wracamy do kasztelu. Jak to? Z nim? Zdaje się, że to ty chciałeś sprawdzić siłę legend i zmienić go w pomukę. Możesz, kurwa! Geralt, kurwa, nie teraz! Najpierw zróbmy, co mamy zrobić! Mhm. Mam nadzieję, że to się źle nie skończy. Wodne widma wyczuwają końca. Boniu, zostaw, zostawcie tego Porońca, no. Dzieciak chce żyć w spokoju. No, kurna. Dobra. Dobrze, teraz to dobrze zrobię. Teraz to zrobię dobrze i... Co chcesz z nim zrobić? Nic się nie stanie. Nie ja, tylko ty. Mówiłem ci, trzeba zakopać go pod prąd. Jeśli podania są prawdziwe, to zmieni się w chłopie. Odtąd będzie związany z twoim domem, a mnie pomoże odnaleźć twoją rodzinę. Na spokojnie, Szymon, powolutku. Po cichutku, a nic się nie stanie. A nasz koleżka... O nie! Upiory znowu, poważnie. Jak już upiory mają iść na mnie, to już kurwa to. I. Zaraz ich więcej, musimy się śpieszyć. No to ja się czekać aż na sen. Wypierdzielać stąd, bo wam zrobię kopa. O, już. Wybrałeś imię? Nie. No to wymyśl jakiś, to ważne. To dziewczynka. Jaka Neczka chciałaby ją nazwać? Pochowajmy go. Miejmy to za sobą. Potem pogadamy. Dobra, ale zanieś pod próg domu. Kto teraz? Powtarzaj za mną. Na siłę nieba i ziemi. Na siłę nieba i ziemi. Na świat, który miał się stać twoim domem. Na świat, który miał się stać twoim domem. Wybacz mi ty, która przyszłaś, a której nie przyjąłem. Wybacz mi ty, która przyszłaś, a której nie przyjąłem. Nadaję ci imię, powiedz je. I uznaję za córkę.
nadaję ci imię Dea. Uznaję za córkę. Dobrze, a teraz zakop ciało. I to jest o wiele lepsze niż bicie się pół godziny z jakimś porońcem. Co teraz? Kiedy minie doba, Dea powinna zamienić się w kłobuka. Zostanę tu i poczekam. Ty wracaj do siebie. Zaczekam z tobą. Nie ma mowy. Ale... to moje dziecko. To ja jestem za to wszystko odpowiedzialny. Czas na rodzicielskie odruchy już minął. Poza tym nic więcej nie możesz zrobić. Ale... żadnych ale. Teraz została już tylko wiedźmińska robota. Muszę tu poczekać dobę, aż poroniec zamieni się w kłobuka. Idź do domu i postaraj się nie upić do nieprzytomności. O ja... piskam. A nie, dobra. Tak miałem zrobić. I tak w sumie długo nie poczekam. Jest już północ. Wzywam cię mocą krwi i zaklinam imieniem. Przybądź na moje wezwanie, Dea. I wskaż mi drogę do swoich krewnych. Kurde, ale on napierdziela. Kurwa, zamknij się, ja biegnę kurna za porodem. Cześć piesku, biegnę za porodem. Fajny poród. Szkoda tylko, że niestety porońce się zamienił. To teraz niestety wygląda jak poroniec. Jakby się zakopało w odpowiedni sposób, to by inaczej wyglądał. A zobaczmy, gdzie mnie zaprowadzi. Dajcie żyć. Ale przestraszony, kurde, ducha. A tamten nawet się nie zdziwił, że to jest duch. Bobułku, pokaż mi, gdzie mam iść. Zaprowadź mnie właśnie tam, gdzie twoi znajomi są, tak. Prowadź mnie właśnie tam. Nie, z topicielami będziemy się potem bić. Na razie ja chcę dowiedzieć się, gdzie jest twoja rodzina, kobułku. Lawendy to tam raczej nie trzymali, ale może warto się tu rozejrzeć. Podkowa? Smolarze na pewno nie byłoby stać na konia. Ubrania? Czyżby się tu przebrały? O, tutaj coś jest. Bransoletka. Któraś z nich musiała ją upuścić. Obie to były. Znaczy, że idę dobrym tropem. Chyba chce mi pokazać coś jeszcze.
Pająko, a czy ty kurna możesz spierdzielać? Ja idę za kobyłką. Kłobukiem, znaczy kłobukiem. Kobyłka, kurna. Odświeć mi drogę, kobyłko, żebym poszedł do McDonalda. Cały i zdrowy. Bez poobitej dupy. Ale najpierw zabiję zgnilca. O Boże, tak, nie, już wiem co to jest, już wiem co to jest. Nie lub tego. Powinienem zbadać to co jest tu. Kolejny zgniec. Rozpierdzielać mi stąd. Pierdzielaj mi stąd, kurna. No. Dobra, wszystko zbierzemy. To co potrzebne i już jest git. Co my tu mamy? Kości już tu chwilę leżą. Nadgryzły siodło? Trupojady robią się coraz bardziej żarłoczne. Ślady wielkich szponów na pewno nie należały do trupojadów. Brakuje podkowy. Albo to zbieg okoliczności, albo to ten koń zgubił ją w starej smolarni. Oderwany łeb. To mogło zrobić tylko coś naprawdę silnego. Musiało je tu zaskoczyć jakieś potężne bydle. Mam nadzieję, że jakimś cudem przeżyły. Wygląda na to, że ślad się jeszcze nie urwał. Na co jest? Biegnę za zwłokami. No tego to mi się jeszcze w życiu nigdy nie przydarzyło. Wilki wokół, no to ciekawe. Spierdzielaj. Dajcie mi pójść za kołóbką. Kłobukiem znaczy, kurna. Cały czas mi się myli nazwa. Nie potrafię powiedzieć kłobuk. Mówię kobyłka, żobyłka, dupyłka, nie wiem, wszystko naraz. Rybacka chata? On chyba chce, żebym zbadał to miejsce. Do drugiej izby. Czego u nas szukacie? Nasza chata z kraja. Nic nie mamy, nic nie wiemy. Potrzebuję informacji. Szukam dwóch kobiet. Żony i córki krwawego barona. Nikogo tu nie było, bo panie. Na pewno? Może chociaż tędy przejeżdżały. Córka jest niewysoka, około 20 lat. Jej matka raczej szczupła, około 40. Widzieliście je? To ta, co tu była kiedyś w nocy, prawda, mamo? Cicho, synek. Co się stało z tą dziewczyną? Twój syn powiedział już tyle, że nie warto dalej iść w zaparte. Nie wyglądacie, panie, na jednego z ludzi jej ojca? Bo nim nie jestem. Szukam Tamary i jej matki. Muszę wiedzieć, czy żyją, czy są bezpieczne. Tamara na pewno siedzi u mojego brata w Oxenfurcie, ale z panią Anną to inna sprawa. Chociaż pewnie wszędzie jej lepiej niż na brońcach u pana barona. Czemu? Bo on ją lał, panie. Panią Annę, znaczy. Wszyscy o tym wiedzieli, ale... nikt palcem nie kiwnął. Co się stało z matką Tamary? To było tak. Czekałem na nie w starej smolarni, przyprowadziłem konie.
Zimno było jak diabli, a i ciemno, także na dwa łokcie nic nie widziałem. Księżyc stał wysoko, a one nie przychodziły. Już się bać zacząłem, że je jakie licho porwało, ale w końcu się zjawiło i ruszyliśmy w stronę rzeki. Nagle i stąd niezowąd zerwał się wicher. Myślałem, że mi łeb urwie. A do tego jeszcze te ptaszyska. Całe chmary krążyły nad lasem, a wrzask taki podniosły, że aż w uszach dzwoniło. Pani Anna krzyknęła i skuliła się. Tamara wzięła ją za ręce i wtedy to zobaczyłem. Na dłoniach miała płonące znaki. Jakie znaki? No, takie, jakby jej kto żelazem wypalił. Na dłoniach, od środka. Wypalił? Tak jak się znakuje bydło? No, tak. Tyle, że te znaki nie były czarne, wystygnięte, tylko rozżarzone, jakby płonęły żywym ogniem. No dobrze. Co było dalej? Pociemniało jeszcze bardziej. Jakby kto zgasił wszystkie gwiazdy. W jednej chwili świerszcze ucichły. A w lesie, jak coś nie ryknie. Zimne wody mnie zlały. Ani się obejrzałem, z puszczy wypadła bestia. Wielka jak stodoła, rogata i ze ślepiami błyszczącymi jak rozżarzone węgle. Myślałem, że to już koniec. Bestia dopadła konia pani Anny i łeb mu urwała, a ją samą w las poniosła. Nasze konie, znaczy mój i panienki Tamary, się spłoszyły i pędziły na złamanie karku. Tylko dlategośmy uciekli. Tamara chciała wrócić po matkę. Szczęściem żona ją od tego odwiodła i przekonała, że sama nic nie zdziała. Dlaczego w ogóle im pomagałeś? Sporo ryzykowałeś. Dług miałem wobec panienki Tamary. Ze 3 księżyce temu mój syn leżał w gorączce. Wszyscyśmy myśleli, że nie wyżyje. Tamara się o tym zwiedziała, przyniosła jedzenie i leki, bo u nas bieda aż piszczy. Co tu gadać? Uratowała mi chłopaka. Sam bym się pewnie nie ośmielił pomóc, ale żona mi rzekła: nastał czas wojny i pogardy, czas ludzkiej niegodziwości. Tedy mus nam za dobro dobrem odpłacać, a kto stoi bezczynnie, ten jakby złoczynił. Ożeniłeś się z mądrą kobietą. Szkoda tylko, że koniec końców i pani Anny uratować się nie dało. A, zarąbista żonka. Ja też mam jedną taką. Triss albo Yennefer, któryś się wybierze. Dzięki za pomoc. Ale prędzej Triss. Ta panienka, wszystko będzie z nią dobrze, prawda? Zrobię co w mojej mocy. Czyli tu kończy się nasza wspólna droga. Dziękuję ci, Dea. Odejdź w pokoju. Jechała jak autostrada. Dobra, zobaczmy. Zatem czeka nas bardzo ciekawa wyprawa. Dobra. To jest wszystko już chyba odznaczane, a zatem zobaczmy, ile mamy minut. I to może zróbmy tak. Pójdziemy najpierw jakimś tutaj. Inaczej, pójdziemy teraz do pana tutaj. Na koniu, a potem pójdziemy do Tamary. Tylko muszę kliknąć X. Albo w sumie najpierw do Tamary, będzie to lepiej brzmiało, że najpierw poszliśmy po Tamarę. Tylko Boże, musiałem iść do Oxenfurtu. Dobra, to może najpierw pogadam z tym naszym panem baronem, że wiemy co się stało. Które mamy jako pierwsze. Na koniku jedź. A to ja te wilki zabiję. A te wilki to tam. I teraz będzie jechać. No powiem, ciekawa sytuacja, nie powiem. Podoba mi się misja. Naprawdę ciekawe rzeczy się tutaj dzieją, o których się nawet bym nie spodziewał. No zobaczymy, co nam powie baron, jak się dowie, to jest ze wszystkimi osobami.
że Annę porwało, że tamta w Oxenfurcie, tamten ktoś... Nie, dzięki, ja nie chcę. Boże, tu są nawet drupojady. Wypierdzielać, no. Kurwa, mam was w piździe. W koniku. Jedziemy dalej. A tym drupojadem zajmiemy się w innym czasie. Na razie to trzeba... udać z powrotem do pana naszego... tamtego, co da nam pieniądze za... za jego córę. Mam nadzieję, że pan baron się ucieszy na informację o tym, że Temera żyje, ale żona już nie. Pamiętacie mnie? Jesteś stajennym. Wyciągnąłem cię z płomieni. Nie zapomnę wam tego. Macie tu w podzięce. Te, ja nie widziałem, ale mówią, że złapał za kurki. Wryj, kurwa, rozumiesz? Wszystko załatwione. Wiedźminie, pozwól na moment. O co chodzi? Co wyście robili z baronem w tę noc, gdy kazał się wszystkim w domach pozamykać? Musisz o to spytać barona. Gdzie on jest? Cały czas siedzi w ogrodzie. Pijany? Nie, nic nie je, nic nie pije, tylko tam siedzi. Tu jesteś. Widzisz te malwy? Te fioletowe. Sprowadziłem je z Nazairu. Anna przeczytała jakieś opowiadanie i koniecznie chciała takie mieć. Godzinami się nimi zajmowała. A jaka była wtedy szczęśliwa. A tamte, takie postrzępione. Zerikani nazywają je rajskimi ptakami, ale Tamara mówiła rajskie smoki. Uwielbiała je. Szkoda, że nigdy nie dowiem się, które najbardziej podobałyby się Dei. Ale dobrze przynajmniej mieć świadomość, że jej duch jest teraz wolny. Współczuję z powodu twojej straty, ale niewiele dało się zrobić. Nie. No, teraz już nie. Wiadomo. Było za późno. Mogłem działać wcześniej. Wywieźć je z tego cholernego Velen. To wszystko przez tę zaszczaną dziurę. Tu nic nie mogło pójść dobrze. Mam informacje o twojej rodzinie. Dowiedziałeś się czegoś? Chodźmy do środka, trochę tu chłodno. Trzeba się najeść, napić. Ale nie alkohol. Bezalkoholowe, mój drogi. Masz coś nowego? Twoja córka jest w Oxenfurcie. Co takiego? Wszystko z nią w porządku, jest zdrowa, bezpieczna. Czemu jej nie przywiozłeś? Nigdy nie powiedziałem, że to zrobię. Skąd wiesz, że wszystko u niej dobrze? Widziałeś ją chociaż? Nie, ale rozmawiałem z człowiekiem, który pomógł jej uciec i się nią zaopiekował. Tamara jest cała i zdrowa. Z tego co wiem, wcale nie ma ochoty do ciebie wracać. Nie wierzę słowom jakiegoś wieśniaka, czy ktokolwiek jej tam pomagał. Muszę wiedzieć na pewno, że nic jej nie jest. Jedź do niej. Sprawdź na własne oczy, czy jest bezpieczna. Nikomu innemu nie uwierzę. Dobra, pojadę, gościu. Tyle mogę dla ciebie zrobić. Dzięki. Masz tu na zachętę. I jeszcze to. Co to? Glade. Odkąd Rydańczycy zajęli Deltę Pontaru, ciężko się bez tego dostać na ziemię nowigradzkie. No dobra, a co z Anną? Miałeś znaleźć je obie. Dowiedziałeś się czegoś? Jeszcze nie, ale mam trop. No, to na co czekasz? To? Aż mi powiesz, co z Ciri, tak jak się umawialiśmy. Ach, niech będzie.
Słowo się rzekło. Więc kiedy Ciri wydobrzała, wzięliśmy ją na polowanie. Żeby sobie trochę konno pojeździła, bo kość miała za stan odleżenia. No, ta twoja dziewczyna to szczęście przynosi. Upolowaliśmy takiego odyńca, że chyba sam król Foltest, gdyby żył, miałby na niego chrapkę. Ciri, chodź, należy ci się potężny kawał. No, dziewucho, nieźle się spisałaś. Nieźle, nieźle. Ale kto idzie na dzika z mieczem? Nie miałam łuku ani włóczni, więc został mi miecz. Aleś nim za to pięknie wywijała. Gdzie żeś się tego nauczyła? A, to. W Karmoren. Tam jest szkoła wiedźmińska, ale przecież biorą tylko chłopaków. Jestem wyjątek. Dla mnie zrobili wyjątek. Tak. Chcesz powiedzieć, że jesteś wiedźminką? Nie do końca. Nigdy nie przeszłam wiedźmińskich mutacji. Ale wszystkiego, co umiem, nauczyli mnie tamtejsi wiedźmini. A na eliksirach też się znasz? Mniej, ale wiem co nieco. A bo widzisz, czasem mnie tak w krzyżu strzyka. Zamknij się, Igryn, nikogo nie obchodzą twoje krzyże. Babę, co umie robić mieczem, to już kiedyś widziałem. Ale konno jeździć to żadna nie potrafi. I nie dziwne, jak kurwa bokiem siedzicie. Może chcesz się założyć? Że mnie konno pokonasz? Jasne. O co? O tę karą klacz, co stoi w stajni. No, to trochę kiepsko. Co się stało? Strach ci obleciał? Nie. No to o co chodzi? Ten koń należy do mnie. Ścigać się samym baronem to będzie zaszczyt. Oho, chciałbym to zobaczyć. Ja też. Załatwione. Ale jak wygram, biorę twój miecz. Stoi. No to nie pij dziś za dużo, żebyś była w formie. Ruszymy obrzasku. Będę brał udział w wyścigu? Nie dociekać. Proszę to. Nie będzie, żeby... Już świta. Gotowy? Jak nigdy. Ścigamy się do wieży. Na koń! Chyba na konia, a nie na koń. Dalej, Ciri! Nie przynieś nam wstydu! Ależ oczywiście. Twój miecz zaraz będzie mój! Nie doczekanie! Ależ oczywiście, że tak, nawet będę jechał na około, żeby kurna mi nie przeszkadzał. Wichernie, dziewczyna. Jesteś warta najlepszego konia. Klacz jest twoja. Dzięki. Co to? To się kurna porobi.
Wrzasnęła jak oszalała i wszyscy w jednej chwili zapomnieli o zakładzie. Każdy biegł na złamanie karku, żeby tylko skórę ratować. I? Udało się? Jednym tak, a innym nie. Ale to, co stało się później... Muszę ci powiedzieć, że wiele w życiu widziałem, ale czegoś takiego jeszcze nigdy. Znam to spojrzenie. Szybko się uczysz. Reszty dowiesz się, kiedy znajdziesz moją żonę. Pracuję nad tym. Coś bez sukcesów. Wcześniej nie brałem pod uwagę, że się rozdzieliły. Ale spokojnie, znajdę i Annę. Zastanawia mnie, dlaczego ułożyłeś się z Nilfgaardczykami. A co miałem zrobić? Rzucić się na nich i umrzeć jak bohater? Pierdolę bohaterską śmierć. Wolisz żyć jako zdrajca? Za chwilę nikt o tym nie będzie pamiętał. Nie ma Temerii, nie ma czego zdradzać. Ten nilfgaardzki garnizon nie jest zbyt silny. I co z tego? Nawet jakbym na nich napadł i powyżynał, to przecież za chwilę przyjdą następni. Czarni zaleją ten kraj. To jest pewne jak to, że masz dziurę w dupie. Ciekaw jestem, jak się tu znalazłeś. To żadna tajemnica. Byłem temerskim żołnierzem, ale mój oddział został rozbity zaraz na początku wojny. Nie było już nadziei na zwycięstwo. Ruszyliśmy na północ, a po drodze dołączali do nas inni dezerterzy. Byliśmy jak kula śniegu, co się toczy z góry. Gdy dotarliśmy do Wrońców, miałem już pod sobą spory oddział. Tak po prostu weszliście do twierdzy? Tak po prostu. Tutejszy dziedzic uciekł przed czarnymi. Porzucił Wrońce. Jak Nilfgaard wygra wojnę, dostanę tytuł. I wtedy wreszcie skończy się gadanie o samozwańczym baronie. Słyszałeś coś o wiedźmach w Velen? Nie zwracam uwagi na chłopskie bajania. Wieśniacy wszędzie widzą czary, wiedźmy, diaboły i chuj wie co tam jeszcze. Bywaj. Dobra, widzowie. Myślę, że... Ile odcinek już ma? 32 minuty. To możemy się udać po części do Oxenfurtu. A co dalej, to już zobaczycie w kolejnym odcinku. Gdyż takie rzeczy o Oxenfurcie wolę zostawić na później. Wiedźminie, zaczekaj! Gdy odnajdziesz moją córkę, możesz jej to przekazać? Szmacianą lalkę? Aha. No cóż, idziemy. Vamos. Muchachos. Boże, nie mogę. Rozpierdziela mi to ze śmiechu, co się tutaj dzieje. Pierdolenie korekcyjne, jakieś inne, jakieś rzeczy. Ja pierdolę. Biegnie. Albo nie, jest za murem. Łotunia moja, chodź. Idziemy stąd, idziemy po tą Tamarę do Oxenfurtu. Raczej szybko to pójdzie, tym bardziej, że się teleportujemy z takim drogowym. Podróżą i będzie git majo majo. Git majo majo, git 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 majo majo, git majo majo. Git 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 majo majo, git majo majo, majo majo majo. Zobaczmy. A zatem szybka podróż do drzewowisielcu. Ja myślę, widzowie, że na ten odcinek możemy zakończyć. Tak mi się przynajmniej wydaje. Zobaczę, ile jeszcze minut zostało. Panie, jeszcze 5 minut przynajmniej. Może jeszcze możemy pójść tam na szybko. Kokonika zawołam. Chodź, płotka. Musimy się dostać do Oxenfurtu. A na koniec będzie koniec. I już Tamarą i Anną zajmiemy się w kolejnym odcinku.
Lub możemy nawet zacząć jakieś misje poboczne. W sumie mi się wydaje, że jakieś misje poboczne po Tamarze możemy zacząć, bo ostatnimi czasy no mało tych misji pobocznych robiliśmy. No w ogóle mi się nie będę zajmował, bardziej mi interesuje na razie, żeby po to Tamarę pójść. No super, powoli się zbliżamy do Oxenfurtu. Tutaj nie, ale naokoło już tak możemy pojechać. Czyżby to wędrowny kupiec? Tak. Pytanie, wędrowny kupcze, co masz dla mnie? Witajcie! Pokaż mi swoje towary. To mogę ci sprzedać? Część tych rzeczy mogę sprzedać, coś przeczytałem. No i super, 202. Pokaż mi swoje towary. Nie, kurwa, nie pokaż mi swoje towary, tylko bywaj. O. Bywaj. Właśnie. Chodź, Płotka, możemy lecieć dalej. Zwolnij, Płotka. Pytanie, jak możemy się inaczej dostać do Temerii? Proszę, Redańczycy. Dzień dobry. Lejdzie? Nam papiery niepotrzebne, my z Nowigradu są. Z dziada prawdziwa. Leć, Płotka. Wojna została nas w zimie, w interesie. No, zobaczmy, czyli muszę inaczej tam wjechać, tak? Dobrze myślę? Bez Glejtu nie puszczę. Odpocznij. Stać, nie ma przejścia. Macie w mieście zarazę, czy co? Zarazę? Nie. Kazali nie wpuszczać do miasta? To nie wpuszcza. Chyba, że ktoś ma glejt. No mam glejt. O to chodzi? Niech się przyjrzę. Brakuje pieczątki, takiej czerwonej. Niemożliwe. Pewnie w Departamencie Obrony znowu zapomnieli. Tam są strasznie zabiegani. Niech będzie. Przechód. Możesz zejść. Gdzie leżysz? No i super, możemy przejść. Witajcie, Redańczycy. Witaj. Oxenfurcie. To super, nowe miejsce odkryliśmy. Jestem very happy. Niech żyje król. Niech żyje król. Jego sponiewiera na dupa. Dobra, wszystko jest tak jak wygląda, super jest. Mamy nadal brodę, cieszę się. Dobra, Archma. Questy, tablica ogłoszeń, kościki. Weźmy wszystko, co się przyda. Dobra. Co dla szanownego pana? Dzień dobry, panie kupcze. Chciałbym czego coś tu posprawdzić. Jeśli nie mam tego dziś, będę mieć jutro. Obejrzę. Może coś wybiorę. No nic nie masz. Okłamałeś mnie. Nie chcę grać w karty, nie. Fej. Dobra. Na tym skończymy odcinek. Mam nadzieję, że wam się odcinek spodobał. Jeśli chcieli więcej odcinków z Wiedźmina, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, komentarze. Czy wam się seria podoba, chcecie więcej odcinków. Do zobaczenia, trzymajcie się.